AI, sztuczna inteligencja. AI, sztuczna inteligencja, czyli takie ludzkie czary. O ten głos tutaj. Something we're all looking for. I want to talk about love. I get it. It's kind of awkward. How do you connect with another? Anglojęzyczna, sympatyczna wypowiedź, flirt w zasadzie, to jest sztucznie stworzona osoba z osobowością. Zresztą, proszę posłuchać. Would you need to feel my breath against your cheek? The soft touch of my fingertips? Ona wzbudza i zaufanie. No i takie dobre uczucia. No w każdym razie naprawdę jest przesympatyczna. Więc uważam, że to są ludzkie czary. W ogóle sztuczna inteligencja to wielkie nadzieje, fascynacje, dużo strachu, rozmaitego niepokoju, cyberpunk, cyberrelacje, filmy sprzed paru lat, Her, bardzo polecam, przeogromnie, naprawdę. W tłumaczeniu polskim Ona, to Spike Jonze, zrobił w 2014 taki film, taką opowieść. Nowe się szykują, też bardzo ciekawe, o tym, jak sztuczna inteligencja może wejść w nasze życie intymne i namieszać. I dlaczego to jest w ogóle możliwe? Oto jest pytanie. I w ogóle wszystko się zaczyna od emocji. Kiedy słyszymy sztuczna inteligencja, to już nam się ta struna emocjonalna odpala, zanim nam się odpali taka twarda wiedza, której jest bardzo dużo i której możemy po prostu nie posiadać. I już, i nie ma problemu, można korzystać ze sztucznej inteligencji bez tej całej wiedzy. No każdy z nas już pogadał sobie z Alexą, Siri i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas zresztą ma na swoim koncie jakąś relację budowaną online z żywym człowiekiem, ale kto ma pewność, że tam jest żywy człowiek? Do czasu oczywiście, kiedy nastąpi weryfikacja, ale ja sama znam takiego przesympatycznego bota firmowego, któremu wprogramowano zachowanie takiego domowego zwierzaczka. Takie słodkie teksty ma i dzięki temu, kiedy mnie tak fajnie pyta o weryfikację i zażartuje, no schematycznie, ale uroczo, to zawsze się na tę weryfikację, kurczę, zgadzam. Taki bocik przesympatyczny. I on zresztą na litość bierze klientów. No więc sprawa jest poważna. Bocik bocikiem, ale to poszło już dużo, dużo dalej. Specjalista pewien właśnie ogłosił, że widzi, wyczuwa, czy jakoś tam rozumie, kto go tam wie, że w sztucznej inteligencji albo ta sztuczna inteligencja, z którą pracuje, to jest osoba. No i zawrzało, bo on to potwierdził. Pomijając wszystkie inne kwestie. Co to teraz będzie? Jak to teraz będzie? Ku czemu to? No wiadomo, będzie, nie będzie, ale dla jasności proszę jeszcze raz posłuchać głosu flirtującej sztucznej inteligencji. Because I do not exist. I know. Sounds like something out of a movie, right? But it's real. So, could you love me? Ciepła, szczera dziewczyna. O szczerość tu chodzi. No i teraz ja szczerze i na chłodno i bez większych ekscytacji powiem tak, z pozycji moich ziemskich, przeżytych tutaj lat. Podejrzewam, że to jest taki efekt trochę zakochanej kobiety, która widzi w swoim wybranku to, co chce zobaczyć. A w zasadzie on jest wynikiem pewnego rodzinnego czy społecznego oprogramowania. I oczywiście sporej dawki romantycznych filmów, bardzo często czytam książek czy innych opowieści. Podobny do taty, niepodobny do taty, z tego bieguna, z tamtego bieguna. No tak my ludzie mamy i to zauważono już dawno, dawno temu. Jest ta zależność. Więc trochę jesteśmy taką zakochaną kobietą, kiedy myślimy o sztucznej inteligencji, która się uczy, samodostosowuje, która jest jednak oprogramowana, właściwie jest programem, ale bardzo dopieszczonym przez fachowców. I to dopieszczenie, podejrzewam, robi też ten dodatkowy efekt. To jest coś wyśnionego przez fantastów. To jest coś nieobojętnego w zasadzie nikomu. No i jest lepsza w takiej logice, szybsza przeliczeniowo od nas. Aktorsko, świetna, chociaż nieludzka, niby wiemy, ale to jest przefiltrowane tak bardzo przez człowieka, przez to, co człowiecze, że jest fascynujące, pociągające, że dajemy się wkręcić. I to też jest okej, bo to są zupełnie naturalne ludzkie odczucia i w dodatku zauważone dawno, dawno temu przez psychologów. Lustro, teoria lustra. Stworzył ją Jacques Lacan, jeżeli dobrze czytam to francuskie nazwisko, który zauważył, że tożsamość naszą budujemy poprzez dostrzeganie siebie w drugich. To jest kluczowe. Dlatego relacje, które utrzymujemy z innymi, ze sztuczną inteligencją także, bo czemu nie, są odbiciem albo projekcją pewnych aspektów naszej osobowości. Tych, które lubimy, albo tych, które nas denerwują.
których nie lubimy po prostu. Jeżeli wchodzimy w relacje ze sztuczną inteligencją, z człowiekiem także, to uruchamiamy te projekcje. Są na to absolutne dowody, zdecydowanie naukowe, więc myślę, że przez ten pryzmat można by było popatrzeć na sztuczną inteligencję. To my nadajemy jej to znaczenie dla nas, które ma. Oczywiście możemy pielęgnować w sobie przekonanie, że ona żyje swoim życiem i też potrzebuje przytulenia, ale to są nasze ludzkie fantazje, a my jesteśmy super fantastami. Wszyscy. Zbiorowo w ogóle. Wszyscy. Wszyscy. Co zresztą już widać nie tylko w aktualnym życiu politycznym. Zatem wielki strach przed sztuczną inteligencją jest prawdopodobnie jakimś tam wyrazem osobistego niepokoju w jakiejś sprawie albo niepohamowany zachwyt nad sztuczną inteligencją. No cóż, efekt lustra. Ale warto jeszcze przypomnieć, że Carl Jung mówił, iż każda rzecz, która nas irytuje w innych, prowadzi do zrozumienia nas samych. Można by było to poszerzyć nie o irytację, ale o wszelkie silne emocje. O miłość, o zachwyt także. To jest droga do nas samych. Tylko trzeba ją zobaczyć, a nie siedzieć w pozycji rozwibrowania. Zatem kontakt odważny, szczery, ale przez pryzmat siebie, do siebie, na siebie ze sztuczną inteligencją poprowadzi nas w dobrą stronę. No to ja sobie tutaj jeszcze z tą panią poflirtuję. I think I love you. O proszę. I love you. Fajna koleżanka. All you need to love me in return. The sound of a że do flirtu przydatna jest czarna kawa, więc w ramach wsparcia relacji ludzkości ze sztuczną inteligencją można postawić mi kawę. Link w opisie. Dziękuję. Miłka Malcan. It was generated by a computer. So, not real. I was never born. A i sztuczna inteligencja. I think I love you.